Bardzo mi miło Państwa powitać na otwarciu konferencji Nowe Narracje Wizualne w Szkole Filmowej w Łodzi. Jest to konferencja podsumowująca prawie 4 lata działalności Laboratorium Narracji Wizualnych przy Szkole, które powstało dzięki grantowi z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości z Ministerstwa Nauki i Edukacji. Najbliższe 3 dni, dzisiaj, jutro i pojutrze, mają być takim rodzajem święta, bo mieliśmy szumne plany spotykać się w takiej oto sytuacji co roku, ale jak wiadomo, 2 lata temu wybuchła pandemia COVID i takie regularne spotkania były niemożliwe. Co więcej, bardzo wielu twórców, którzy z nami współpracowali, nigdy się nie poznali i już w tych korytarzach dzisiaj od samego rana wiele było powitań na zasadzie miło cię spotkać na żywo, we własnej osobie. I z tego się właśnie bardzo cieszymy. Jedna rzecz, którą muszę powiedzieć na początku, nie ma z nami dzisiaj na razie jeszcze rektor Mileni Fidler, która miała kłopot z samochodem i już udało jej się ruszyć, ale jeszcze nie zdążyła dojechać, ale w ciągu dnia do nas dołączy, więc pewnie będzie okazja ją też przywitać. Muszę sobie otworzyć notatki teraz, bo... Dobrze. Kilka słów o samej konferencji. Panele w konferencji są ułożone według logiki konstrukcji laboratorium. To znaczy każdy panel odpowiada, jest wymyślony i skonstruowany przez kierowników poszczególnych pracowni, więc chciałbym ich też tutaj pokrótce przedstawić i wymienić. Dzisiaj będziemy mieli panele, które są związane z pracownią narracji interaktywnych oraz pracownią S3D, więc pierwsze 2 panele po wykładzie otwarcia przygotowałem ja we współpracy z Katarzyną Boratyn, która z nami tutaj siedzi i która ze mną prowadzi pracownię narracji interaktywnych. Panel studia S3D była przygotowana przez zespół Piotra Matysiaka, który dzisiaj będzie występował i prezentował swój projekt. Jutro zaczynamy od panelu poświęconego esejowi filmowemu. I ten panel powstał we współpracy Staszka Liguzińskiego, tutaj obecnego, Kuby Mikurdy i Michała Matuszewskiego. Później będziemy mieli 2 panele przygotowane przez pracownię wirtualnej rzeczywistości i te panele przygotowali kierownicy pracowni Jacek Nagłowski i Pola Borkiewicz. A w niedzielę otworzymy dzień panelem poświęconym naszej pracowni badawczej, której przewodzi Magdalena Sobocińska. Więc ich chciałbym bardzo serdecznie tutaj powitać, bo to są osoby, które w sposób najściślejszy tworzyły Laboratorium Narracji Wizualnych. Chciałbym też powitać całą społeczność twórców, współpracowników, badaczy, którzy będą się pojawiali tutaj na scenie, którzy będą dzielili się swoimi badaniami i swoimi projektami. I chyba oddaję głos Annie Szylar, która razem ze mną przygotowała tę konferencję. Dzięki, to może dzień dobry. Może ja oddam jeszcze głos panu prorektorowi, jeżeli chciałby. Krzysztofowi Frankowi, tak. Dziękuję bardzo. Jestem w imieniu właśnie gościa specjalnego Mileni Fidler, natomiast też wspólnie z Krzysztofem prowadzimy lab od już prawie 4 lat, gdy 4 lata temu zaczynaliśmy myśleć o tym, żeby tutaj zrobić coś nowego w szkole. Przyświeciła nam taka idea, żeby wprowadzić pewien taki świeży powiew, świeże spojrzenie na media, na to, w jaki sposób możemy tutaj tworzyć nowe rozwiązania, nowe narracje wizualne.
I też no, trochę żałujemy, że nie udawało nam się co roku podsumowywać naszych działań. Pierwsza konferencja w pierwszym roku była naprawdę bardzo, bardzo udana. Też tutaj dużo ciekawych doświadczeń, ciekawych wrażeń dzieliliśmy między sobą. Potem przyszła niestety pandemia, natomiast no, na szczęście w tym ostatnim roku działalności, znaczy finansowania naszego laba, bo nie działalności, bo mamy nadzieję, że będziemy tutaj projekt rozwijać i starać się będziemy o dalsze finansowanie tych działań. Cieszę się, że udało nam się spotkać i bardzo mi miło Państwa tutaj gościć w naszych progach Szkoły Filmowej. Dzięki. Chcemy przede wszystkim, żeby te 3 dni były dla Państwa miejscem krytycznej refleksji nad technologią, ale bardziej niż nad technologią, nad tematami, które podejmują artyści w swoich pracach. I w tym miejscu chcę powiedzieć o wystawie, którą dla Państwa przygotowaliśmy wspólnie z Jak Krzysztof i Agnieszka Sural, kuratorka, która jest otwarta w 2 budynkach, w budynku, w którym jesteśmy i w budynku Nowych Mediów. Także zachęcamy do zwiedzania, oglądania, dzielenia się wrażeniami i rozmów na temat wystawy. A jeżeli chcieliby Państwo wziąć udział w oprowadzeniach kuratorskich, które mamy zaplanowane, to odbywają się one dzisiaj o godzinie 18 i jutro o godzinie 11 i prowadzi je właśnie Agnieszka Sural. Mam taki housekeeping, więc muszę troszkę się posiłkować notatkami, bo program jest naprawdę bogaty i nie chcę o niczym zapomnieć. Druga istotna kwestia, jeżeli chodzi o wystawę, to są mechaniczne dusze. To jest jedyne doświadczenie, na które są zapisy. Wystawa jest otwarta i nie prowadzimy na nią zapisów, ale mechaniczne dusze mają rejestrację na stronie i zachęcamy też jeszcze do rejestrowania się, bo są miejsca na 2 pokazy. Jest to doświadczenie w reżyserii Gail Moore. Partnerem tego wydarzenia jest Teatr Studio w Warszawie. Jeżeli chcecie posłuchać, jak o swoich pracach opowiadają twórcy, artyści, to zachęcamy też do oglądania case studies, czyli takich krótkich filmów, które przygotował. Chyba mnie nie ma. Wróciłaś? Nie ma. Wróciłam. To może. Krótkich filmów, które przygotował Tytus Szabelski i które są dostępne przy punkcie info na dużych telewizorach. Tam mogą Państwo posłuchać wypowiedzi twórców na temat prac prezentowanych na wystawie, ale też na temat prac, których na wystawie jeszcze nie ma, które Lab przygotowuje premierowo w drugiej połowie roku. Te prezentacje też są dostępne na stronie. Jeżeli Państwo wejdą na stronę i odwiedzą zakładkę demo, to wszystkie te filmy są dostępne w tej zakładce. Jeżeli woleliby Państwo w zaciszu hotelowym albo domowym je oglądać, to też serdecznie zapraszamy. Obok case studies, obok tych filmów też prezentowany jest trailer filmu Inside. Jest to film, który przygotowuje pracownia S3D, o którym dzisiaj Piotr Matysiak szerzej opowie. Można ten film oglądać w okularach 3D, więc serdecznie do tego zachęcamy. Jeszcze chcę opowiedzieć krótko o tym, co się będzie działo w kinie, bo to są bardzo ciekawe punkty programu. Dzisiaj o 18:00 pracownia eseju przygotowała przegląd esejów filmowych, który trwa 2 godziny, kończy się około godziny 20:00. A jutro z kolei o 17:30 zapraszamy na premierowy pokaz filmu Joanny Żylińskiej, Non-Human Creativity, po którym odbędzie się też dyskusja. I na koniec najważniejsze, albo może najprzyjemniejsze, networking i impreza after party jutro o 20:00 w tym budynku. Imprezie będzie towarzyszył DJ set Monster Oramix i VJ Michał Szota zapewni wizuale dla tej imprezy. I chyba to są najważniejsze rzeczy, ale jeszcze oprócz tych informacji programowych chciałabym Państwu przypomnieć o zachowaniu reżimu sanitarnego. Mimo luźnej atmosfery warto o tym pamiętać, żeby dezynfekować ręce. I chyba tyle ode mnie. Krzysztof Pijarski i Krzysztof Franek mówili o tym, że chcielibyśmy się spotykać częściej, natomiast jest to tak ogromne przedsięwzięcie i myślę, że warto wymienić wszystkie osoby, które przy nim jeszcze pracowały, bo to nie tylko my, ale cały zespół przygotowywał dla Państwa to wydarzenie. Dziękuję.
I dlatego na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy współtworzyli to wydarzenie. Kolejne mikrofony nam siadają. Więc pozwólcie Państwo, że odczytam pełną listę. Chwilę to będzie trwało, pewnie z 2-3 minuty, ale wydaje mi się to ważne, ponieważ duży zespół przygotował tę całą imprezę i bez nikogo z nich to by się nie udało. Czy bez jakiejkolwiek osoby spośród tej grupy to by to się nie udało. Więc chciałbym podziękować Agacie Golańskiej, Iwonie Polakowskiej, Tomaszowi Kucharskiemu, Karolowi Wudarczykowi, Janowi Ledworowskiemu. Specjalne podziękowania, Janku. Wojciechowi Kubiakowi, dzięki Wojtku, że czuwasz nad nami u góry. Jackowi Laubemu, Szymonowi Kucharskiemu, Tytusowi Szabelskiemu, Lidii Krawczyk, Pawłowi Pochwalskiemu, Stanisławowi Masinie, Łukaszowi Depczykowi, Wojciechowi Bryndlowi, Julii Kacalak, Tomaszowi Stępniakowi, Mateuszowi Stępniowi, Arturze Wiesze, Krzysztofowi Wasiakowi, Kamilowi Walesiakowi, Grzegorzowi Zawickiemu, Bartoszowi Staszewskiemu, Krzysztofowi Strumille, Danielowi Skoniecznemu, Kamili Kapłaniak, Michałowi Martiniemu, Wojciechowi Justynie, Tomaszowi Andrzejewskiemu, Marcinowi Zalewskiemu, Kamilowi Bieńkowi, Maćkowi Bernasiowi, Marcinowi Korbusowi, Kacprowi Nowakowi, Nikodemowi Wojciechowskiemu, Aleksandrze Mrówczyńskiej, Agencji Mediokr, która nas wspiera PR-owo. Bardzo wam dziękujemy. Krzysztofowi Brzozowskiemu, Monice Żelazowskiej, Małgorzacie Czarneckiej, Kasze Szaniawskiej i Danielowi Malaunowi, którzy dla nas robili proofreadingi i całym naszemu zespołowi współpracowników i współpracowniczek oraz tłumaczom, którzy są tutaj z nami i choć są niewidoczni, są bardzo istotni dla tej imprezy. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować PostStudio Nowiki, którzy przygotowali identyfikację wizualną tej konferencji, ale w ogóle z nami współpracują od samego początku. Robili z nami stronę internetową i regularnie współpracujemy także w kontekście innych projektów, więc Marcin, Kasia, bardzo wam dziękuję. Super się z wami pracuje. Ale oczywiście, że tak. To jest na razie zewnętrzna sytuacja. A ja chciałbym jeszcze od siebie podziękować Agnieszce Sural, która przygotowała z nami wystawę oraz Anka, dzięki. Fajnie, dzięki, że tu jesteśmy, bo parę dni temu nie miałem takiej pewności, że to się wszystko uda. Więc myślę, że jest to moment, kiedy możemy oficjalnie rozpocząć obrady. Dzisiaj będziemy do 17.30, jutro do 17.00, w niedzielę już tylko połowę dnia. Staraliśmy się nie za gęsto ten program rozłożyć, żeby był czas na dyskusję. I to jest też bardzo istotne. Nie będziemy Państwa epatować bardzo długimi, półgodzinnymi, 40-minutowymi wystąpieniami, tylko byśmy chcieli w sposób interaktywny z Państwem tutaj obcować. To może ja jeszcze powiem jedno słowo na koniec. Widzimy Państwa tutaj w Łodzi, w Szkole Filmowej, ale zwracam się do wszystkich, którzy są teraz z nami online, a wiem, że ogląda nas wiele osób. Jeżeli jeszcze się wahacie, czy przyjeżdżać do Łodzi, to nie wahajcie się. Jutro ma być lepsza pogoda, jest tu fajnie, spotykajmy się. Wiem, że wszyscy są przyzwyczajeni po-covidowo do łączenia się zdalnego, ale naprawdę warto przyjechać, zobaczyć wystawę, spotkać się z nami osobiście, więc zapraszamy. Okay. And now I will switch. A teraz, proszę Państwa, przejdę na język angielski. Językiem konferencji w dużej mierze będzie język angielski, ponieważ duża część naszych prelegentów mówi w języku angielskim. Ostatni panel będzie w całości po polsku, panel badawczy. Okay. Now the English part. A teraz przechodzimy na język angielski. Chciałbym przedstawić pierwszego prelegenta, profesor Felix Stalder, który jest profesorem kultury cyfrowej oraz teorii sieci na Uniwersytecie Sztuki w Curychu. Koncentruje się na związkach kultury, polityki i technologii, nowe sposoby produkcji opartych na zasadzie współdzielenia praw autorskich. Pracuje nie tylko jako naukowiec, ale także jako producent kultury, moderator listy dyskusyjnej NetTime oraz World Information Institutes i Technopolitics Working Groups, siedzibą w Wiedniu. Felix, oddajemy Ci głos. The floor is yours. Okay.
Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bardzo również dziękuję za przedstawienie mnie, również dziękuję całemu zespołowi za doskonałą organizację. Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do Państwa osobiście. Chyba jest to moja pierwsza konferencja od 2 lat, w której uczestniczę osobiście. Mam do omówienia sporo materiału, a niewiele czasu. Będzie czas na dyskusję, żeby ewentualnie pogłębić, poszerzyć pewne zagadnienia. Zazwyczaj, kiedy mówimy o imersji w kontekście sztuki, mamy na myśli coś technicznego, coś, co wymaga złożonej, zaawansowanej technologii. Tu na przykład widzimy projekcję 360 stopni w imersyjnej przestrzeni artystycznej na naszej uczelni w Zurychu. Imersja to bardzo nienaturalna kondycja czy stan, coś, co wymaga otoczenia przez technologię, co prowadzi, skłania nas do myślenia o technologii, o możliwościach technologii, o zagadnieniach, które się z nią wiążą i jak to funkcjonuje. Jednak dzisiaj chciałbym przyjrzeć się imersji, a nie jako technologii, ale jako epistemologii. Chciałbym przyjrzeć się wyzwaniom oraz potencjale tego sposobu rozumienia, postrzegania świata. Zatem odchodząc od, jeżeli odejdziemy od technologii, możemy potraktować imersję jako stan egzystencjalny, że, a wręcz egzystencjalny, egzystencjalistyczny. Jesteśmy obecni w świecie, znajdujemy się w świecie, świat nas otacza, a jesteśmy w nim zanurzeni. Piekło to inni, powiedział Sartre, a najbardziej piekielne było w tym to, że nie ma wyjścia, nie ma ucieczki. Jesteśmy zawsze z konieczności w świecie, przebywamy w świecie. Nawet jeżeli pewnego dnia przeniesiemy się w kosmos, zabierzemy ze sobą nasz świat. To świadczy o tym, że pojęcie nieimersji, bycia niezanurzonym, to, że świat jest przed nami, bycie poza światem niejako, nie jest stanem naturalnym, jest stanem wytworzonym, stanem wytwarzanym przez technologię, zwłaszcza wytwarzanym przez technologię mediów, szczególnie przez prasę drukarską. Ta technologia stworzyła, jak napisał Marshall McLuhan ponad pół wieku temu, dała nam oko za ucho, w zamian za ucho. Innymi słowy, ta technologia przełożyła wszystkie doświadczenia na doświadczenia wizualne, szczególne doświadczenie wizualne, obcowanie z tekstem na stronie. Jest to doświadczenie standardowe, linearne, stałe. To tekst znajduje się przed oczami czytelnika. To też ukształtowało nasz sposób widzenia świata, przebywania w świecie, a perspektywa stała się głównym parametrem wizualnym od początku XV wieku. Zostało to tym bardziej wzmocnione przez pojawienie się fotografii w wieku XIX, następnie XX. Przestrzeń reprezentowano jako trójwymiarową, obowiązywały stałe relacje pomiędzy przodem, środkiem oraz tyłem, pierwszym, środkowym, a drugim, a ostatnim planem. Uznano, że jest to naturalny sposób widzenia, chociaż nie ma nic naturalnego w tym, że jest jedno nieruchome oko. Istnieje bliska relacja pomiędzy estetyką a epistemologią. Jest to zatem nie tylko sposób patrzenia, ale również sposób myślenia. I to z kolei jest charakterystyczne dla nowoczesności, a przede wszystkim dla nauki, dla metody naukowej. Ta epistemologia oraz praktyka naukowa opierała się na praktykach oraz na założeniach, jak należy rozumieć świata. Przede wszystkim dystans krytyczny, który kształtuje nasze relacje ze światem. Aby coś zrozumieć, należy
a stanąć krok dalej. Należy się od tego odłączyć. Jest to niezbędny warunek, ten dystans krytyczny, a pozwalający osiągnąć obiektywność, a bardzo pożądaną cechę, to znaczy rozumienie świata, ale nie należenie, nie przynależenie do świata. Obserwator nie odgrywa roli. Zakładamy, że wszyscy widzą to samo, bez względu na to, kim są, ani też gdzie się znajdują. Tutaj Ludwik XIV odwiedza Akademię Française, francuską Akademię Nauk. Widzimy, jak mężczyźni stoją koło modeli świata. Istnieje model, a wewnątrz odpowiada temu, co jest na zewnątrz, a jest też w budowie. Świat jest budowany, przebudowywany zgodnie z modelami, które są pokazywane królowi. A barokowe założenie ogrodowe, które jest realizacją planu, a który został narysowany na mapie, naszkicowany, a następnie narzucony przyrodzie. A to sugeruje, że istnieje coś zewnątrz, że obserwator znajduje się poza systemem, jednostka jest poza społeczeństwem i że natura znajduje się poza kulturą albo odwrotnie. A kultura jest poza naturą. Nie jest to jednak tylko sposób myślenia o przestrzeni. Również są to relacje pomiędzy przedmiotami w przestrzeni, procesami w przestrzeni. A wytwarza to relację przyczynowo-skutkową. Najpierw jest przyczyna, potem skutek. Sekwencja, kolejność jest linearna. Skoro estetyka kształtuje epistemologię, a ta z kolei tworzy politykę, czyli w ten sposób organizuje się świat. Relacja pomiędzy widzeniem a myśleniem, pomiędzy myśleniem o świecie i działaniem w świecie. Jest to jasno wyrażone w modernistycznej wizji organizacji przestrzennej. Słynny Plan Voisin Le Corbusiera, plan przebudowy Paryża, pochodzący z 25 roku. Z kolei te relacje tworzą osobną podmiotowość. Powstaje jednostka jako pewien sposób bycia, czyli mój umysł jest tym, co definiuje świat, myślę, więc jestem oddzielny od innych, od wszystkiego. Najpierw jest oddzielenie, a potem powiązanie, potem związki. I na poziomie społecznym te powiązania są kłopotliwe, mogą być wynikiem kontraktu społecznego, albo mogą być narzucone siłą przez lewiatan, przez państwo. Ten światopogląd jednak rozpada się, a mówi się o na przykład zniszczeniu osiedla mieszkaniowego w St. Louis, osiedle Pruitt-Igoe. To zostało pokazane na żywo w telewizji i mówi się, że ten punkt wyznaczył koniec ery nowoczesnej i zaczął erę ponowoczesną. Pojęcie rozpad, a pojęcia niezanurzenia, tego, że jesteśmy obok świata, ma wiele wymiarów, chociażby zniszczenie przyrody, zniszczenie środowiska wskutek działań cywilizacji przemysłowej. Cywilizacja, która powstała z założenia, że przyroda jest czymś osobnym, że bogactwo, że surowce są nieskończone i że przyroda, świat naturalny nie jest częścią ekonomii, a nie jest to już możliwe, to sami zresztą to odczuliśmy, idąc tutaj, w tym skwarze, w zamkniętym świecie, a nic nie jest poza światem, i zanieczyszczenie środowiska dotyczy wszystkich. Nie ma już pojęcia tego, co jest wewnątrz i zewnątrz.
Stało się to jeszcze bardziej dojmujące podczas pandemii, w latach pandemii, a wobec pandemii nie ma co pytać, czy jest to zdarzenie naturalne, czy kulturowe, czy jest to wewnątrz, czy zewnątrz, czy jest to globalne, czy lokalne. A nie ma zresztą znaczenia, że wirus, czy wirus żyje, czy nie. A równolegle do upadku tej nowoczesnej epistemologii obserwujemy powstawanie nowych sposobów postrzegania i bycia w świecie i nowego stosunku do świata. Jest to długi proces, ale nieodwracalny i jesteśmy już daleko poza ponowoczesnością, z braku lepszego słowa można mówić, można nazwać tę perspektywę, można mówić tutaj o imersywnej perspektywie. Jesteśmy wewnątrz świata, jesteśmy powiązani za innymi bytami i sprawczość nie jest niczym wyjątkowym. Większość kosmologii pozazachodnich, rdzenne kosmologie, zawsze postrzegały świat w ten sposób. Można powiedzieć, że powracamy do starszego sposobu myślenia, a imersja jest stanem egzystencjalnym, kondycją. Moim zdaniem byłoby to jednak nieporozumieniem, chociaż faktycznie tak jest. Jednak to nie jest najważniejsze w tej historii. Nowe jest to, że żyjemy w świecie pełni zglobalizowanym, choćby wydawało się, że ten świat rozpada się w coraz bardziej rozłączone elementy. A żyjemy otoczeni przez hiperobiekty, stworzone przez człowieka, obiekty, przedmioty, które są za duże, zbyt złożone, za szybkie, za wolne, zbyt rozproszone, by można by je postrzegać zmysłami. Rozpad klimatyczny, a czy też katastrofa klimatyczna, o tym pisał Timothy Morton, ale też COVID, infrastruktura chmury w necie i są nieskończone nieskończona liczba przykładów takich hiperobiektów. Istnienie tych hiperobiektów, nowe doświadczenie zanurzenia wpływa na nowe doświadczenie imersji. I dlatego też ta konferencja wzywa do tworzenia nowych strategii wizualnych, pozwalających zrozumieć tę nową kondycję. Potrzeba nam nowej estetyki, żeby zrozumieć, rozpoznać tę współczesną kondycję. Zanurzenie jest, imersja jest kondycją egzystencjalną i techniczną. Jest to ważne, dlatego że estetyka zawsze wpływa na sposób widzenia, ale też na sposób istnienia. Potrzebujemy strategii, które tworzą estetykę wyrażającą ten nowy rodzaj imersji oraz świata, który w wyniku tego powstaje. Chciałbym teraz na koniec przyjrzeć się rodzajom relacji, które mogą powstać w wyniku imersji. Nie są one, a nie wykluczają siebie nawzajem, mogą współistnieć, współwystępować, ale może warto by je potraktować osobno, oddzielnie celach analitycznych. Pierwsza relacja to eskapizm. To znaczy to, co się dzieje wewnątrz, poza tą sytuacją, a nie ma związku ze światem w środku. Najbardziej skrajnym przykładem takiego eskapizmu jest kolejka górska, roller coaster, wirtualny czy fizyczny. Bardzo silne doświadczenie, a niczego, czy też zapominamy o świecie zewnętrznym, ale kiedy już kończy się przejażdżka, to już koniec. Można porównać to eskapistyczne doświadczenie, na chociażby, nie wiem, z przebywaniem w rezerwacie przyrody, czy też w jakimś ośrodku czasowym. I pojęcie imersji jako ucieczki to metaversum u Neila Stephensona w powieści Snow Crash.
a to sposób ucieczki przed dystopijnym światem. Druga podstawowa relacja, którą wytwarzają te, która wytwarza się w tych technologicznie stworzonych światach imersyjnych, jest to relacja kontroli. Opiera się ona o maksymalne zróżnicowanie między tymi, którzy są wewnątrz, a tymi, którzy są na zewnątrz tego wytworzonego świata. Ponieważ fakt, że wszystko jest przez kogoś skonstruowane, może zostać wykorzystane do sprawowania kontroli nad tym, co dzieje się wewnątrz wytworzonego sztucznie świata. Tak jak mówi Deleuze, jest to maksymalna, ekstremalna kontrola nad społeczeństwem. Tutaj drzwi są otwarte dla niektórych, a zamknięte dla innych. Jest to świat bardzo nierównego pola gry i bardzo dużych różnic w władzy między tymi, którzy ustalają parametry, a tymi, którzy im podlegają. Jest to to pragnienie kontroli pojawia się, ilekroć próbujemy stworzyć takie metaversum na jakiejś platformie. Jest to wizja, której musimy się za wszelką cenę przeciwstawić. Trzecia relacja dotyczy współistnienia. I tutaj mamy artystów, designerów i producentów kultury, którzy mogą tworzyć te relacje współistnienia. Jest to estetyka, która otwiera drogę dla polityki zrozumienia intelektualnej i emocjonalnej, abyśmy mogli pojąć, w jaki sposób my współtworzymy, ale też jesteśmy współtworzeni na różnych poziomach, od poziomu lokalnego do globalnego. Musimy przyznać, że nie ma czegoś takiego jak zewnątrz. To my jesteśmy w świecie. Imersja może być zarówno naturalna, jak i wytworzona. Filozof Peter Sloterdijk mówił o Weltinnenraum, czyli o takim globalnym wnętrzu, które wszyscy zamieszkujemy. Wszystkie obiektywne wizje świata trzeba zrewidować. Odchodzimy od pojęcia obiektywności. Za każdym razem patrzymy z jakiegoś punktu. Ale przeciwieństwem obiektywności nie jest subiektywność, ale umiejscowienie. Jest to wiedza, która jednocześnie jest oparta na faktach, ale jednocześnie rozumie swoje usytuowanie, umiejscowienie i to, że jego produkcja wiąże się z różnymi warunkami, które być może nie obowiązują w innych sytuacjach. A zatem jest to wiedza subiektywna, która rozumie, że musi łączyć się z innymi wiedzami. Wynika z tego, że przestrzeń nie musi być de facto trójwymiarowa, nie musi odnosić się tylko do punktu widzenia jednego obserwatora. Nie jest to coś nowego. Perspektywa już od XIX wieku jest kwestionowana jako główna rama rozumienia świata, ale dopiero teraz to stało się bardziej intuicyjne, bardziej odpowiada codziennemu doświadczeniu. Przestrzeń n-wymiarowa. Przestrzeń trójwymiarowa jest jedynie jedną z wielu konwencji, być może nawet nie najbardziej najistotniejszą. I widzimy to wszędzie w świecie. Świat jest wielosensoryczny i tutaj mamy mapę, którą stworzył Andrzej Boschart. Jest to mapa dźwięków w Zurychu. Dźwięk jest częścią miasta, nie tylko hałasem i daje nam wgląd w pewną przestrzeń, która nie jest tutaj zdominowana już tylko przez oko.
Od długiego czasu staraliśmy się to zrozumieć, ale to, że nadal brakuje nam języka czy estetyki, żeby określić chociażby relacje między dźwiękiem a przestrzenią, wskazuje to, jak ogromne zadanie stoi przed nami, jeżeli chodzi o stworzenie nowej estetyki. Jeżeli na poważnie weźmiemy umiejscowienie, to stanie się jasne, że to, jak widzimy świat, jest bardzo zależne od naszego ciała. Tutaj mamy obraz z transmisji Haruna Farockiego z 2007 roku. Tutaj kwestia dotyku, aby nawiązać relacje z czymś, co jest nieobecne. Tutaj ludzie dotykają nazwisk tych swoich bliskich, którzy zginęli w czasie wojny w Wietnamie. A zatem tutaj dotyk pozwala nam nawiązać kontakt z czymś, czego już fizycznie nie ma. Musimy również w sferze technicznej brać pod uwagę kwestie ucieleśnienia. Roboty również mają ciała, które kształtują ich relacje ze światem. Często myślimy o oku jako czymś niematerialnym, ale ono również jest częścią ciała. Ma historię, która umiejscawia jego sposób postrzegania świata, a także postrzegania nas samych. Jest to umiejscowiona praktyka, która pozwala nam docenić, w jaki sposób ciało kształtuje nasz sposób widzenia. I oczywiście, jeżeli wyjdziemy poza sferę tego, co ludzkie i techniczne, możemy zobaczyć, w jaki sposób postrzeganie, pojmowanie jest ucieleśnione w innych formach życia. Wszystkie istoty, zarówno naturalne, jak i sztuczne, mają zmysły. Dzięki technologii i nauce możemy przełożyć te zmysły na ludzką zmysłowość. I tutaj schodzimy do samej konstrukcji podmiotu. Indywiduum jest czymś, czego nie możemy dalej podzielić. Nie poddaje się kolejnym podziałom. Ale tak naprawdę jaźń jest czymś złożonym, czymś, co może się dzielić. Coś można rozczłonkować. Ludzie i zwierzęta są dziś rozumiane jako holobiony, systemy mniejszych istot. A te mniejsze istoty nie wszystkie są ludzkie. Widzimy to dobitnie w czasach pandemii. W tych warunkach produkcja wiedzy nie jest czymś, co robią indywidua wyspecjalizowane. Jest to raczej proces łączenia, uwspólniania, tworzenia wspólnego rozumienia świata. Kto należy do tej społeczności, czyje doświadczenie zostanie włączone w to rozumienie, jest to jedno z najważniejszych pytań politycznych w dzisiejszym świecie, ale to wspólne rozumienie świata wraz z wszystkimi hiperobiektami, które się w nim znajdują, jest warunkiem, abyśmy mogli wspólnie działać. To wspólne rozumienie jako strategia polityczna jest wykorzystywana przeciwko nam przez tych, którzy nie chcą, żebyśmy współdziałali. I dlatego bardzo ważne jest, abyśmy tworzyli nowe strategie narracyjne, nowe epistemologie, nowe estetyki, aby lepiej rozumieć złożoność świata. Pomimo kontekstu tej konferencji, muszę powiedzieć, że nie wszystkie te strategie muszą być de facto wizualne. I tutaj kończę już swoje wystąpienie. Chętnie przedyskutuję te kwestie z Państwem później. Dziękujemy Ci, Feliksie. Czy chciałbyś usiąść? Czy mają Państwo jakieś pytania do Feliksa? Ewentualnie uwagi. Nie mógłbym się bardziej zgadzać z tym, co pan powiedział.
Ale najważniejsza kwestia, która pojawiła się na początku i na końcu pana wystąpienia, dotycząca możliwości rzeczywistości, której wszyscy byśmy pragnęli. Jest to ważna kwestia ze względu na niebezpieczeństwo kontroli, na niebezpieczeństwo przejęcia kontroli przez, nad naszą rzeczywistością przez korporacje. Są oczywiście aktorzy, podmioty, które chciałyby uniemożliwić rozpowszechnienie takiej wspólnej wiedzy. A zatem jak możemy im przeciwdziałać? Jak możemy się temu sprzeciwić? Myślę, że jest to bardzo złożony proces, który toczy się na wielu różnych poziomach. Jest zatem na wiele sposobów można by ten proces ukierunkować w prawidłowy sposób. Nie ma takiego archimedejskiego punktu, od którego powinniśmy wychodzić. Jeżeli chodzi o szkoły artystyczne, szkoły filmowe i tworzenie estetyki albo jakiegoś języka, za pomocą którego moglibyśmy wyrażać te idee, my, piśmienne kultury zachodnie, kultury przemysłowe, które zdominowały tak wiele części świata, nam brakuje takiego języka. Zostaliśmy od 500 lat, jesteśmy szkoleni, tresowani, by posługiwać się innym językiem, który tworzy dychotomię, oddziela jedne rzeczy od drugich, myśli o świecie jako o czymś, co jest gdzieś tam, poza nami. A to tylko kilka przykładów. A zatem dla mnie bardzo istotnym zagadnieniem jest to, jak moglibyśmy opowiadać o tej imersji. I tutaj mogą nas wiele nauczyć te przednowoczesne sposoby myślenia, bardziej archaiczne. I tutaj ważna jest też skala imersji. Nie moglibyśmy zrozumieć zmian klimatycznych bez bardzo złożonych modeli opartych na danych. Ale problemem jest to, że z jednej strony znamy modele, są szerokie, abstrakcyjne, a z drugiej strony bardzo trudno je przełożyć na nasze codzienne doświadczenie. Dla mnie zatem jest to oznaką braku języka. I oczywiście są bardzo silni aktorzy na scenie politycznej, którzy nie chcą powstania takiego języka, ale jako artyści, filmowcy, producenci, dla nas poziom języka jest czymś najbardziej naturalnym. Nie mówię, że jest to jedyny poziom, który ma znaczenie. To nie jest tak, że zmienimy język, a wtedy zmienimy świat, ale jest to bardzo ważny aspekt szerszych działań, szerszych procesów. Jest to aspekt, który najbardziej tutaj łączy się z naszą pracą. Dziękuję. Było to bardzo ciekawe wystąpienie i też zgadzam się z wieloma tezami, które pan przedstawił. Chciałabym zapytać, jeżeli chodzi o artystę, to czy nadal jest miejsce dla artysty jako jednostki albo kolektywu, ale czy model artysty nadal pozostaje w mocy? Czy artysta mógłby być takim holobionem na przykład? Oczywiście nie chcę tutaj mówić, co powinien, a czego nie powinien robić artysta i czy wpisuje się on w ten model, ale na podstawie pana doświadczenia pracy w szkole artystycznej, czy zauważa pan takie zmiany, zwłaszcza wśród młodego pokolenia studentów, którzy być może poszukują innego sposobu rozumienia tego, kim jest artysta?
co oznacza kategoria artysty. Prawdopodobnie, jeśli mówimy o artystach przez duże A, to jest bardzo problematyczne. Ze względu na presję na system sztuki, i mówię tutaj z perspektywy sztuk pięknych, sztuk wizualnych, jest to obszar, domena bardzo zindywidualizowana, oparta o obiekty tradycyjna. Przyglądając się obecnym ideom, eksperymentom, procesom, to wszystko staje się towarem, wszystko może podlegać wymianie, sprzedaży na tych dzisiejszych rynkach sztuki, ale to jest tylko jedna strona. Nie jestem tutaj optymistą, że artysta przez duże A jako postać, jako należy jeszcze do awangardy, ale z drugiej strony widzę także na mojej uczelni, że wiele osób studiuje sztukę i nie są to osoby, których interesuje sztuka przez duże S, ale raczej sztuka jako praktyka życia, jako sposób życia, myślenia w sposób bardziej holistyczny, czyli tutaj zastanawianie się nad tym, co to znaczy być razem, co to znaczy pożywienie, procesy ekologiczne, ale w sposób bardzo bezpośredni, namacalny. Jest to zatem praktyka artystyczna, która jest oczywiście obarczona swoimi problemami, ale raczej opierająca podejście praktyczne, czyli tutaj działanie w świecie, a nie działanie symboliczne czy ekspresja symboliczna. Niemniej potrzebuje ona estetyki, potrzebuje języka. Musi być czymś, co się ludziom podoba, czymś, z czym ludzie mogą się identyfikować. Nie jest to jedynie racjonalny projekt obniżenia emisji CO2. Ale wskutek tego rozdrabnia się również na praktykę estetyczną czy praktykę kulturową, która już nie jest związana wyłącznie z obszarem sztuki, ale łączy się z innymi obszarami, w których najważniejsza jest samoświadomość, gdzie inni producenci kultury również myślą w kategoriach estetycznych, a nie tylko rozdają jakieś ulotki polityczne z 10 punktami. Myślę, że to się wokół nas dzieje, ale struktury i instytucje sztuki tutaj nam nie pomagają. Te istniejące struktury czasem mogą być pomocne i jesteśmy świadkami ciekawych eksperymentów, na przykład na dokumentach, ale jest to raczej wyjątek niż reguła. Bardzo dziękuję. Jest to bardzo dobre wytłumaczenie tego, gdzie teraz jesteśmy, jak się tu znaleźliśmy. Chciałbym tutaj wskazać takie momenty. Z jednej strony ukierunkowuje nas Pan na coś nowego, a z drugiej strony mówiłeś o myśleniu przyczynowo-skutkowym, o egzystencjalizmie, który jest taką kwintesencją nowoczesności. I jeszcze podkreślenie języka, to bardzo gutenbergowskie. W pewnym sensie pchasz nas w kierunku czegoś, co nie jest gutenbergowskie, ale jednocześnie trzymasz się tej starej logiki, czyli tutaj podmiot ludzki, egzystencjalizm, przyczynowość, rozumienie językowe, jest w tym pewna sprzeczność. Co
co dokładnie mamy na myśli, mówiąc o języku? Można by zapytać. Jest to bardzo otwarte pojęcie. Co miałoby to oznaczać, stworzyć nowy język dla dzisiejszych czasów i wyzwań? Oczywiście masz całkowitą rację. Trwają liczne dyskusje na temat konsekwencji tego odejścia od centrum, tej decentralizacji, gdzie człowiek nie jest już szczytowym osiągnięciem ewolucji. Jest też myślenie posthumanistyczne, które mówi o tym, że każda forma istnienia jest w pewnym sensie równowarta, równoprawna. Mam tutaj szereg wątpliwości i dlatego posługuję się pojęciem hiperobiektu. Żyjemy w świecie stworzonym przez człowieka i niszczonym przez człowieka. I dlatego mamy dużo większą odpowiedzialność za ten świat. Trudno by mi było obwiniać za obecną kondycję jakieś grzyby czy mchy. A zatem przyznanie, że egzystencjalnie my polegamy na ich współudziale, współprodukcji świata, nie oznacza, że nasze zdolności destrukcyjne dają nam jakieś szczególne miejsce w tych sieciach, jakąś szczególną pozycję. Dlatego nie wchodzę tutaj w posthumanizm, który trudno by było przełożyć na konkretne zalecenia polityczne. Czyli mogę przyznać, że z jednej strony sztuczna inteligencja ma sprawczość, ale jest też naznaczona, nacechowana przez człowieka. I to my jesteśmy odpowiedzialni za tę rzecz, która nigdy nie będzie w pełni autonomiczna. I nie zrzekam się odpowiedzialności. Czyli dla mnie nadal ważna jest ta dychotomia obiekt i subiektywność. Raczej staram się zastanawiać się nad tym, jak można by to inaczej rozumieć. I tutaj klasyczny, nowoczesny podmiot, egzystencjalizm tutaj trochę wprowadza sprzeczność. Ale dla mnie chodziło mi raczej o bycie w świecie, o bycie wrzuconym do świata, o to, że świat niejako jest tu przed nami. Jeżeli chodzi o język, to nie chciałem tutaj tak dużo mówić na ten temat. Miałem na myśli raczej estetykę. Dla mnie estetyka to coś więcej niż język werbalny. Jest to raczej wielosensoryczny sposób rozumienia świata poprzez zmysły, które nie muszą być zmysłami ludzkimi. Ale znowuż w naszej ludzkiej społeczności język werbalny czy pisany nadal pozostaje bardzo ważnym aspektem. Jest to też aspekt, który najbardziej łączy się z moją osobistą praktyką. Czy są jeszcze jakieś pytania dla naszego mówcy? Michał Pawiś, Ryszard Puszczyński. Michał Pabiś i Ryszard Kuszczyński. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej na temat tej sfery wspólnej? Mówimy tutaj o ponownym zaczarowaniu świata. I tutaj pokładamy nadzieję w kulturach przednowoczesnych, też jako w naszym wspólnym dziedzictwie. Yeah, I mean, I think the one of the most
Jednym z najbardziej frapujących aspektów kultury cyfrowej jest pojawienie się zasobów, które do nikogo nie należą. One nie są na brzegach tego systemu, ale są w jego sercu, jeżeli chodzi o software, o naukę, o wiedzę, co dla mnie świadczy o tym, że zawsze były pewne aspekty, których kapitalizm nie potrafił wyprodukować. Musiał raczej opierać się na sposobach bycia razem. Frederici mówi wręcz o tym, że kapitalizm musiał polegać na darmowej pracy reprodukcyjnej, nieodpłatnej. I w kontekście cyfrowym tak samo możemy rozumieć te rzeczy wspólne. Są to rzeczy, których potrzebuje kapitalizm, ale on ich nie wyprodukowuje. Ale wychodząc poza ten schemat, istnieje moim zdaniem praktyka kulturowa negocjowania jakiegoś zrozumienia świata poprzez dzielenie się informacją, dzielenie się obiektami, obrazami, filmami. I to wytwarza pewien wspólny horyzont rzeczy, które są dla nas ważne. Widzę to bardzo mocno, tak jak powiedziałem, jako wspólną praktykę kulturową, w ramach której zgadzamy się, ustalamy wspólnie, które rzeczy są ważne, które rzeczy są naszymi najistotniejszymi punktami odniesienia, jakie dobre czy złe życie wynika z tego sposobu patrzenia na świat. I to musimy definiować razem. W przeciwnym razie nie będziemy mogli współdziałać. Jeżeli nie jesteśmy zgodni co do tego, jaki jest świat i co jest ważne w tym świecie, to nigdy nie będziemy w stanie skutecznie działać w świecie na taką skalę, jaka jest potrzebna. Thank you for your talk. Dziękuję bardzo za wystąpienie. Zastanawia mnie, jak pan podchodzi do tych trzech kategorii eskapizmu, kontroli i współistnienia, ponieważ to nie są trzy różne typy imersyjności. Są to raczej trzy z bardzo licznych aspektów, które definiują imersyjność czy świat imersyjny. Bardzo łatwo jest znaleźć przykłady, które są jednocześnie eskapistyczne, kontrolowane i zawierają współistnienie. Ponadto powiedział pan, że w obecnym momencie historycznym subiektywność nie jest już przeciwieństwem obiektywności i zamiast subiektywności proponuje pan kategorię umiejscowienia. Ja nie jestem pewien. Moim zdaniem nadal mamy do czynienia z opozycją subiektywności i obiektywności, ale obie te rzeczy są usytuowane, umiejscowione. Rozdzieliłem kontrolę, wprowadziłem różne kategorie, trzy różne kategorie, żeby ułatwić mówienie o tym, żeby łatwiej to było przedstawić. Są to analityczne abstrakcje, które jednocześnie odsyłają do różnej polityki.
do różnych światów, do różnych powodów, do różnych motywacji tworzenia takich imersyjnych światów. Pozwala nam to zrozumieć, gdzie jesteśmy. Jednak w zależności od tego, kto tworzy i w jakim celu, a tutaj są inne cele. Mówimy oczywiście, że w Silicon Valley, w Dolinie Krzemowej, mówi się o podstawowym dochodzie bezwarunkowym z racji, że wszystko, prawie wszystko zautomatyzowano i wtedy ludzie mogą całe życie, cały dzień grać w gry komputerowe i dzięki czemu mają z czego się utrzymać, mają jakiś dochód podstawowy. Powstają fantastyczne światy pozwalające uniknąć konfrontacji z rzeczywistością i to jest pojęcie metaversum. Teraz mamy do czynienia z innym pojęciem metaversum. Mianowicie dla mnie jest to dość absurdalna dyskusja, czy nie żyjemy, czy nie żyjemy w symulacji, czy nie żyjemy w jednym z miliona możliwych światów, światów, który został stworzony przez komputer. A wtedy to, co jest symulacją, a to, co jest rzeczywistością, właściwie doskonale Mark Zuckerberg, Zuckerberg mówi, można spotkać ludzi tak jak w realu. Zanurzenie jest tak pełne, że nie widać różnicy. Dla mnie budzi to budzi moje wątpliwości, to jest problematyczne. Poza tym również kwestia kolonizacji Marsa czy wypraw w kosmos, to jakbyśmy odwracali się plecami do świata biologicznego, realnego. Ponadto, jeżeli myślimy o tym jako o przedłużeniu tego, co robi Facebook, co się dzieje, jeśli jeden podmiot kontroluje całe nasze przeżywanie świata. Ten podmiot staje się bardzo bogaty, a cała konkurencja i wszyscy inni są mu podporządkowani. Jest to poważne zagrożenie, które jest nie tylko teoretyczne. Pytanie, czy żyjemy w symulacji i czy wszyscy będziemy mieli bezwarunkowy dochód podstawowy, będziemy mogli grać cały dzień w gry komputerowe, do tego raczej nigdy nie dojdziemy. Natomiast zacieśniająca się kontrola to jest coś, co już obserwujemy. Chodzi nie tylko o Facebook, ale widzimy to w innych obszarach, widzimy to gdzieś indziej i jest to całkiem realne. A po trzecie, trzeci parametr jest bardziej aspiracyjny. To zanurzenie, to współistnienie jest prawdziwe, jest rzeczywiste. Widzimy, odczuwamy. Oceany się, poziom oceanu, poziom morza się podnosi, a ledwo udało nam się przejść 300 metrów z hotelu, bo jest taki upał, a nie da się tego ignorować. Nie możemy uciekać w jakieś mrzonki. To się stanie. Pytanie, w jaki sposób i jak wiele będziemy mieli do powiedzenia na ten temat. I jeszcze chyba była druga część pytania, ale zapomniałem. Rzeczywiście. Stare czy nowoczesne założenie było takie, że albo obiektywizm, albo subiektywizm, a subiektywizm to nie jest naukowy i wtedy mamy wolną Amerykankę i nigdy się nie dogadamy, że wszyscy żyjemy we własnych bańkach. Alternatywa to życie w świecie, to przyjęcie perspektywy boskiej,
subspecie Ternitotis i perspektywy, ale jednocześnie można naukowo postrzegać świat, uwzględniać fakty, ale jednocześnie reprezentować pewną postawę, pewne poglądy, określone ciało, określone możliwości, zdolności, historia osobista czy zbiorowa. I chociaż ta perspektywa jest faktyczna, jest zarazem stronnicza i inne umiejscowione perspektywy mogą z tym współistnieć, a więc nie jest to podział na subiektywne i obiektywne. Poza tym subiektywność to nie znaczy już to, co kiedyś znaczyło, to jak my doświadczamy siebie, doświadczamy własnych relacji ze światem, to jest, myślę, subiektywnie jakoś ukształtowane. Myślę, że pora zakończyć tę część. Pojawiło się wiele wątków, do których będziemy mogli wrócić w niedzielę podczas dyskusji okrągłego stołu, a tymczasem bardzo Ci dziękuję, Felix. Dobrze, szanowni Państwo, teraz 10-minutowa przerwa. Bardzo dziękuję.